Przygraniczna Sądecczyzna położona u zbiegu ruchliwych szlaków handlowych północ-południe i zachód-wschód już od wczesnego średniowiecza odgrywała pierwszorzędną rolę w Rzeczpospolitej. Plawecz, Lubownia, Podoliniec, Niedzica, Czorsztyn, Muszyna, Rytro, Nowy Sącz i inne warownie strzegły szlaków wzdłuż Dunajca i Popradu. Trakt u podnóża Karpat łączył Kraków ze Lwowem. Nowy Sącz leżał na ich skrzyżowaniu. W 1412 roku Władysław Jagiełło pożyczył królowi Węgier Zygmuntowi Luksemburczykowi znaczną sumę pieniędzy, przejmując w zastaw 16 miast spiskich. Utworzono z nich starostwo, przetrwało ponad 3,5 stulecia do 1769 roku. Strona polska administrowała tym terenem i czerpała z niego krociowe zyski. Węgierska uważała za odwieczną ziemię węgierską i usiłowała odzyskać drogą dyplomatyczną. Mimo tej zasadniczej różnicy poglądów, polsko-węgierska granica państwowa była jedną z najspokojniejszych w dziejach Europy. Ważnym czynnikiem stabilizacji był ożywiony handel, wielce korzystny dla obu stron. Panowie lubomirscy, dziedziczący z pokolenia na pokolenie godności starosty spiskiego i sądeckiego, wyrośli na jeden z najpotężniejszych rodów Rzeczpospolitej. Wznieśli prócz wielu innych budowli magnacką siedzibę w Wiśniczu, pałac spiski na krakowskim rynku, zaś w Warszawie zamek ujazdowski i tak zwaną łazienkę lubomirskiego, którą król Stanisław August Poniatowski polecił później przebudować na pałac na wodzie. Zabytki te dają świadectwo o tym, że szlak handlowy z Węgrami, przebiegający przez północny Spisz i Sądecczyznę, przynosił ogromne dochody. Starostwa sądeckie i spiskie pod panowaniem korony polskiej oraz Spisz pod panowaniem węgierskim były ze sobą powiązane gospodarczo, kulturalnie, politycznie, administracyjnie. Z jednym ważnym zastrzeżeniem. Sądecczyzna, jak cała ziemia krakowska, miała stolicę w Krakowie, potem w Warszawie, w XIX stuleciu pod zaborem austriackim w Wiedniu. Zaś Spisz należał do królów węgierskich. Chłopi sądeccy byli cesarscy, zaś spiscy królewscy, nawet jeśli cesarz i król był jedną i tą samą osobą, jak choćby Franciszek Józef. Okoliczność, że sąsiadujące krainy ciążyły w przeciwne strony, wywarła znaczny wpływ na ich dzieje. Miały odmienną kulturę prawną, architekturę, inny język urzędowy, a co dla nas najistotniejsze, inne podejście do problemów narodowościowych. Wiedeń i Budapeszt różniły się pod wieloma względami. Przedmiotem handlu była głównie miedź i inne metale kolorowe pozyskiwane w Dolinie Chmielca. Portale Zamku Wawelskiego i wiele budowli małopolskich kuto w kamieniu, dobywanym z kamieniołomu Marmon koło Starej Lubowni. Lecz w potocznej świadomości węgierskie sąsiedztwo kojarzyło się głównie z winem. Węgrzyn jechał do Polski beczkowozami, które nazywały się karawany. Jeszcze do niedawna na chłopskich weselach pod Rzeszowem śpiewano „Dajcież mi dajcie, dajcie puchar wina, puchar niczym karawan”. Seweryn Goszczyński, który w 1832 roku zwiedzał okolice podtatrzańskie i był we Frydmanie, najbardziej na północ wysuniętej wsi spiskiej, obecnie w granicach Polski, zwiedzał piwnice, gdzie przechowywano wino. Napisał w dzienniku podróży do Tatrów. Więcej niż mieszkanie, niż biblioteka hrabiego Paloczaja zastanowiła mnie jego piwnica we Frydmanie. Dwa czy trzy piętra pieczar tak długich, że światła postawionego w jednym końcu pieczary nie dojrzysz z drugiego końca, a wszystko to zastawione krociami beczek, kuf rozmaitego kalibru, napełnionych winem rozmaitego smaku, wieku, narodu. Między Spiszem a Małopolską trwały przez stulecia ożywione migracje ludności i wymiana kulturalna, pozostawiając ślady, które możemy oglądać do dziś. W Podolińcu, w głównym ołtarzu kościoła świętego Stanisława, XVIII-wieczny obraz przedstawia wskrzeszenie Piotrowina i otaczające grób postacie polskich szlachciców w kontuszach.
Figury Matki Boskiej na rynkach zastawionych miast stanęły w pierwszej połowie XVIII wieku z fundacji Teodora Lubomirskiego. W Dolinie Popradu, w niewielkiej odległości od siebie, funkcjonowały trzy wyższe uczelnie o znaczeniu ponadregionalnym. Seminarium w Podolińcu skupiało profesorów z wielu krajów. Pracował wśród nich Stanisław Konarski, późniejszy założyciel warszawskiego Collegium Nobilium. W niedalekich Huncowcach była słynna szkoła rabinacka, kilka kilometrów dalej liceum w Kierzbarku, jedno z najprężniejszych w koronie węgierskiej. Tak więc Sądecczyzna i sąsiadujący z nią Spisz stanowiły tygiel wielu kultur od średniowiecza. Mieszkali tu Polacy, Słowacy, Niemcy, Węgrzy, Żydzi, Rusini, Cyganie i inni. Tak się na ogół powtarza, choć nie należy mechanicznie przenosić współczesnych nam pojęć w czasy dawniejsze. Przed wiekami na środkowym Spiszu nie używano terminu Niemcy, lecz Sasi, zaś niemieckie wsie pod Tatrami zamieszkiwali Cipserzy. Nowoczesny naród niemiecki zjednoczył się politycznie dopiero w XIX wieku. Austriacy pozostali odrębni, więc nazywanie niemieckojęzycznych Austriaków Niemcami jest uproszczeniem. Słowo Polak przez wiele stuleci oznaczało polskiego szlachcica. Chłop, również ten mówiący po polsku, nie miał poczucia narodowego, był tutejszy. Uświadomienie narodowe chłopów, w tym sądeckich, zakończyło się dopiero kilka generacji temu, a trwało przez wiek XIX. Również rozróżnienie między Węgrami a Niemcami na Spiszu nie było jednoznaczne. Wielu ludzi, w tym znamienitych, można równie dobrze nazwać Niemcami jak Węgrami. Na przykład Alfred Grosz z Kierzbarku, pionier taternictwa, narciarstwa, fotografii tatrzańskiej, założyciel pierwszej organizacji ratowniczej po południowej stronie Tatr, publikował po niemiecku i węgiersku. Ma dziś pomnik z napisami w trzech językach. Podobnie ma się rzecz z pojęciami Żyd-Węgier, Żyd-Polak. Słowo Żyd jest wieloznaczne, zależnie od kontekstu i intencji mówiącego. Na dobrą sprawę za każdym razem należałoby wyjaśniać, co się ma na myśli. Historia podziałów między Rusinami a Ukraińcami również jest mocno zawiła, zresztą i dzisiaj. Dość przypomnieć, że poeta, publicysta i etnograf Julian Staurowski-Popradow, urodzony w 1850 roku w Sulinie, uważał Rusinów za część wielkiego narodu rosyjskiego i nakłaniał ich do używania rosyjskiego języka literackiego. Przez Sądecczyznę i Zamagórze Spiskie przebiega zachodnia granica zasięgu dawnej Łemkowszczyzny, czyli rubież chrześcijaństwa wschodniego. Lansowane są dwie główne teorie na temat pochodzenia Łemków. Jedni uczeni, zwłaszcza ukraińscy, twierdzą, że zwarta kolonizacja ruska we wczesnym średniowieczu sięgała po Pieniny, Tatry i dalej na zachód, a element Polski napłynął później z północy dolinami rzek. Inna teoria, reprezentowana przez profesora Kazimierza Dobrowolskiego i jego uczniów, kojarzy pochodzenie Łemków z tak zwaną kolonizacją wołoską w XV i XVI wieku, czyli masową wędrówką pasterzy z południa wzdłuż Karpat aż po Beskid Żywiecki i Morawy oraz po jakimś czasie wymieszanie się jej z autochtoniczną, osiadłą ludnością polską. Owa kwestia nie doczekała się jednoznacznego rozstrzygnięcia i raczej trudno na nie liczyć, gdyż miała wyraźny kontekst pozanaukowy. W dawnych sporach terytorialnych często wysuwano argumenty, kto osiedlił się najpierw, nawet gdy ci tzw. napływowi mieszkali w Karpatach od setek lat. Cyganie, czyli Romowie, są narodem, ale w zupełnie innym znaczeniu tego słowa niż Słowacy, Węgrzy czy Niemcy. Ich problemy są nieporównywalne. Na południu Polski żyją
Romowie, którzy w odróżnieniu od tych, którzy do lat 60. wędrowali, byli ludnością osiadłą i to osiadłą od wieków. Pewnie co najmniej od XVIII wieku stanowili grupki ludności usługowej, która się osiedlała na skrajach wsi. Byli kowalami, muzykantami, pomagali w polu. Byli zawsze najuboższą warstwą ludności wiejskiej. Profesor Rajfus, kiedyś pisząc o Karpatach w kontekście Łemków, pisał także na Łemkowszczyźnie. Najbardziej pogardzaną ludnością to byli Żydzi, natomiast jeszcze gorzej traktowano tylko Cyganów. Ci koczujący Romowie, którzy uważali się za elitę cygańską, również pogardzali tymi górskimi Romami, którzy notabene nawet nie mieli własnej nazwy. Inne grupy posiadały jakieś własne nazwy, Lowari, Calderari, Polska Roma, Sasitka Roma i tak dalej. Natomiast ci górscy Romowie zamieszkali na terenie Karpat, zresztą nie tylko po tej stronie, ale i po drugiej stronie, na Słowacji, na Ukrainie, to jest ta sama grupa. Nie mieli własnej nazwy, po prostu mówili na siebie Amare Roma, czyli my Romowie, my Cyganie. I nazwa, z którą ostatnimi laty kojarzy się ich Bergitka Roma, to jest nazwa, która została im nadana przez jeden ze szczepów Romów wędrownych, czyli Bergitka, czyli górscy Romowie. Mimo pogardy, jaką ich otaczano, to jednak byli to sąsiedzi, których się znało, których się nie obawiało. Gardząc nimi jednocześnie nie obawiano się ich, w odróżnieniu od tych wędrujących, którzy oczywiście zaglądali również do tych górskich wiosek, gdzie wróżyli, kradli, czarowali, ale to była zupełnie inna grupa. Na początku XIX wieku, gdy kwestia narodowościowa zaczęła ulegać głębokim przekształceniom, zróżnicowanie etniczne na Sądecczyźnie było bez porównania wyraźniejsze niż obecnie. Dominowali Polacy, lecz w regionie współistniały znaczne skupiska Niemców, Łemków, Żydów. Niemcy, w znacznej mierze spolonizowani, mieszkali na Sądecczyźnie od średniowiecza, ale pojawili się niemieccy przybysze, tak zwani koloniści józefińscy. To byli mieszkańcy różnych landów niemieckich, z Nassau, z Palatynatu, z innych regionów, którzy byli werbowani przez carskich urzędników do osiedlenia się na ziemiach polskich. Byli to bądź wyznawcy kalwinizmu, bądź protestanci wyznania luterańskiego, których osiedlano na ziemi, którą wcześniej zabrano, na przykład jak na Sądecczyźnie, siostrom klaryskom ze Starego Sącza. Niemców było bardzo mało, więc siłą rzeczy wtapiali się po prostu w to środowisko polskie. Faktem jest, że nosili własne ubiory, początkowo próbowali uprawiać ziemię na własne sposoby, ale inne warunki klimatyczne, inne narzędzia, brak dostępnych środków, jakie mieli w swoich ziemiach rodzinnych, powodował, że musieli przystawać na polskie warunki, na te właściwie lokalne. Z czasem udało się Niemcom, to trzeba przyznać, stworzyć z Nowego Sącza pewien ośrodek kulturalny. Tutaj funkcjonowała chociażby szkoła niemiecka, tam jakiś właśnie teatr był, koła gimnastyczne, próbowano tworzyć chyba nawet jakieś drużyny skautowo-harcerskie niemieckie, gdzie kultywowano język niemiecki. Chwała im za to, dlatego że właśnie dzięki, że oni nie tylko używali języka niemieckiego, ale ten język przenosili także na Polaków, dzięki temu pewne związki po prostu były. Dzisiaj po tych Niemcach niewiele zostało. Często rodzi się takie pytanie, co właśnie ta kolonizacja niemiecka z czasów józefińskich wniosła na Sądecczyznę. Ja bym powiedział, proszę Państwa, że niewiele. Niewiele. Pozostał zbór w stadle, pozostały wspomnienia, ale nic innego. Tak naprawdę dzisiaj, kiedy badamy historię rolnictwa, historię przemysłu, rzemiosła,